Cześć! Chciałbym Wam dzisiaj pokazać nową miejscówkę, bardzo ciekawą. Tego zaraz zobaczycie, znowu zwiedzamy dżunglę. Zobaczcie, ile ptaszków lata. Terrorist Beard. Tu, żeby wejść, to trzeba to rozwalić mieczem, jak ktoś nie wie. Nawalasz mieczem ostro, tylko mój miecz się zlagował trochę. O! No i dowalamy tutaj, lecimy dalej, zobaczcie, jaka miejscóweczka dla low leveli. O, ziomeczek mi pisze, że żebym szedł na DL na hajs. Dobra miejscóweczka, żeby na odcinek. Ale to na faku, jak będę, to na pewno pójdę na DL na hajs. Ale na razie na fak się nie szykuję tak szybko. No, tak jak mam paka, to chcę się pakiem nacieszyć, bo już mówię. Tyle lat grałem na faku, że teraz to już nie mogę wytrzymać. No, tak mi zawsze szkoda hajsu było. Mówię, tyle kasy władować w fak. Dla Niemców wciskać tyle hajsu, ale nie, jednak nie trzeba, no. Dla ludzi, którzy wspierają kanał, właśnie dzięki nim mogę sobie podróżować na paku. Bardzo dziękuję dla donatorów, dla ziomeczków, którzy mi dali tibie coiny. Wszystkich pozdrawiam w opisie. Bo zaraz zapomnę kogoś pozdrowić, będzie lipa. Czemu nikim nie zapomniał? O, fajnie zamieniają w kury. Sej, można fajnie spacerować. O, jakieś wejście? O, zaraz więcej ich tutaj jest. Ale na razie to tak cieniutko złotem właśnie. Nie wiem, tak chodzi się, no to naprawdę dla małych leveli, jak ktoś chce sobie chyba podekspić jakiś paladyn albo sork. Bo tak to, no nie wiem. Cieniutko, tak bardziej sobie pospacerować, popatrzeć, co tu jest. Tu mi wygląda, jakby gdzieś wiedźma była. Jeszcze jakaś super. Bo tu one mają jakieś kotły. Tajemne mikstury robią, wywary. Złowrogie. Na razie tu nic nie widzimy ciekawego. Ej. Komu taką miejscóweczkę zrobili? Nawet te potworki nic ciekawego nie gubią. A. Coś tu jeszcze musi być, ale może nie znalazłem. No, jakiś kamień tam był, na pewno jakiś kamień questowy, bo coś na nim narysowane było. To na pewno to jest, po prostu nie jest miejscówka do ekspo, tylko tak, żeby przejść, żeby jakiś quest przejść na pewno. I na tamtym kamieniu coś użyć. Bo tak to ogólnie, no cieniutko tu jest, ale zwiedzać i zwiedzić musimy, bo to jest kanał podróżniczy. Tak, kanał podróżniczy, dlatego zwiedzamy, patrzymy, o, jakie miejscóweczki fajne. Ciskamy. Trzeba zwiedzać, bo ja to lubię sobie podróżować swoim harem. Fajnie się podróżuje. O, błyskam ostro tutaj. Mam dobre czary. Dlatego tak błyskam. O, na hita rozwaliłem. Lepsza jakaś różdżka. O, dalej ciskamy, zwiedzamy. Ciskamy, ciskamy. I co my tutaj mamy? Coś znajdziemy? Tak, coś znaleźliśmy. Fajnie. Można sobie pozwiedzać. Jakieś nowe miejscóweczki. O-o! Kurde, w trapa wpadłem. Dobra. Pomoc nadchodzi. Wezwałem pomoc. Idzie mój super nubek. Pomóc mi. Patrzcie, jak szybko Terror Birda rozwalam. Skille mam dobre, no ale takie eku nubskie, bo to jeszcze z roka jak wychodziłem, to nawet hajsu za dużo nie ma. No ale na szczęście miałem hajs na podróż, udało się, no bo... Uwięziony byłem, prosiłem o pomoc, nikogo tam nie ma, no to muszę iść uratować swojego hara, co zrobisz? Oboję się trochę, bo takie eku mam. Niby skille dobre, no ale... Ale jednak eku też dużo daje. Tu słabe eku, no i co? Ale dojdę, zaraz uratuję hara, no bo bez kitu uwięziony zostałem, a tu trzeba trenować w nocy hara, a nie tu, żeby mi gdzieś jawkował. W dziwnym miejscu. Tego będziemy go ratować. Dziękuję ogólnie za obejrzenie odcinka. Ej, no bez kitu. A teraz oczywiście, jak ja przyszedłem z pomocą, to już ktoś tu jest. Ale moje szczęście, naprawdę. No tak, najlepiej. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Cześć! Widzicie, jakie mam fajne szczęście. Nara.